Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam ze sobą pomocnika, żebym jakoś dał radę wytrzymać oglądanie tego shitu. Ogólnie to nie lubię sprzątać, nie chce mi się sprzątać i że tak powiem nie umiem sprzątać. Myślę, że gdybym miał taką możliwość, chciałbym mieć taką panią, która by przychodziła i mnie posprzątała. Ale potem natrafiłem na ten program. Także stwierdziłem, nie ma takiej opcji. Zapomnij. Ale ostatnio kupiłem sobie nowy odkurzacz, to liczę, że trochę moje nastawienie się jednak zmieni. Także po tym krótkim wstępie możemy zaczynać. Piotr jest bardzo zapracowanym projektantem mody. Pokazy czy częste wykłady sprawiają, że domem, jak i dwuletnią franią zajmuje się jego żona Magda. No i standardowo, oczywiście wszystko spada na żonę. Oprócz obowiązków zawodowych, pasją Piotra są repliki broni, którymi wraz z kolegami często bawi się w lesie. Aha, czyli nie ma czasu na sprzątanie domu, żeby pomóc jakkolwiek żonie, ale ma czas na bieganie z zabawkowym pistoletem po lesie. Super. Pasją Magdy są natomiast pudle. Żona Piotra marzy o założeniu hodowli i jakiejkolwiek pomocy przy obowiązkach domowych. Oj, kochana, to sobie jeszcze trochę pomarzysz. Piotr, ja nie mogę 70 razy dziennie chodzić po tobie i sprzątać. Codziennie rano schodzę na dół i codziennie leży jakaś twoja czapeczka, jakiś twój kubek, jakiś kubek dziecka. Ja jestem tutaj tylko od sprzątania. I bardzo dobrze, że się postawiła. Nie może sobie dawać wejść na głowę, bo on to będzie wykorzystywał. Ty chyba sobie żartujesz. Schodzę na dół, jakieś twoje buty tutaj leżą. Wstyd Agnieszkę w ogóle zaprosić. Albo coś z tym zrobimy, albo nie wiem, pozbędziemy się tego domu. Ja nie zamierzam tak żyć. W sumie ciekawe podejście. Masz syf w domu, po prostu go sprzedaj. Nie znajdziesz mi sprzątaczki, ty nie potrafisz nawet na pocztę trafić. Jak ty chcesz mi znaleźć sprzątaczkę? Cześć. To jest taka zagrywka psychologiczna. Teraz mu wjechała na ambicje i on się po prostu ojsra pod siebie. Posłuchaj, nie mam już do tego siły. Nie wiem, co mam z tym zrobić. To jest w ogóle jakiś dramat. Magda, ale to jest dobry pomysł. Ale co jest dobrym pomysłem? Sprzedaj dom! Znaczy, może znajdźmy kogoś do pomocy przy sprzątaniu? Po co od razu tak drastycznie? No, sprzątaczka. Znajdziesz sobie kogoś do pomocy. Ale posłuchaj, ja nie lubię obcych osób w domu. Ja mam dziecko, mam psa, mam tutaj dużo swoich rzeczy. Ja po prostu nie wytrzymam, jak mi się tu ktoś będzie plątał. No, ale zrobimy casting. Zainstalujesz kamery, zaprosisz kilka pań, zobaczysz, jak, co robią, jak pracują i wybierzesz najlepszą. Czyli co, będziemy je podglądać, tak? Podoba mi się to. Tak, kolejna porcja świrów. No tak, ale ja ci w tym pomogę. No to dobrze, no to jeżeli mi pomożesz, to możemy to zrobić. No to okej, wrzucimy ogłoszenie do internetu. Na pewno się dużo zgłosi. Dobra, przekonałaś mnie. No, to cieszę się. Zdrówko. Powiem wam, że sprzątaczki lubię nawet chyba bardziej niż idealną nianię. Bo w idealnej niani zwykle są dzieci, no to jeszcze tam jakoś, powiedzmy, te dzieci pilnują tych opiekunek. A w sprzątaczkach one zostają całkowicie same. W sumie sami możecie w komentarzach napisać, który paradokument wolicie. Mam nadzieję, że nasz pomysł na znalezienie kogoś do pomocy przy sprzątaniu będzie trafiony i zażegna jakiś kryzys w jej relacji z mężem. Może brudy w domu wam posprząta, ale czy ma posprzątać też brudy w związku? Słuchaj, a my nie przesadziłyśmy z tym bałaganem? Nie, no co ty, bardzo dobrze. Sprawdzimy ją. Niech się wykaże dziewczyna. No w sumie Piotrek robi gorszy bałagan. Dobrze, o, chyba już przyszła, to ja ją wpuszczę. No jeszcze nasrać na środku brakuje. O, dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam panią tutaj. To jest moja przyjaciółka. Dzień dobry, Monika Rogala. Błagam, Monia, nie zawiedź nas, jesteś pierwsza, daj jakiś przykład. Sprzątaniem zajmuję się już od dawna. Na studiach dorabiałam sobie, sprzątając mieszkania. Potem nie mogłam znaleźć pracy jako dietetyk, więc sprzątanie stało się moim zawodem. Ej, to jest w sumie smutne. Męczysz się tyle czasu na tych studiach, uczysz się, a potem nawet pracę sobie znaleźć nie możesz. Ale w sumie dzięki temu Monia trafiła do nas. Czy pani w ogóle ma doświadczenie? Tak, ja mam duże doświadczenie, bo wie pani, już tyle sprzątam, że... Oj, że ho-ho! To znaczy bardzo dużo. I raz w rezydencjach sprzątałam i w jakichś tam biurach adwokackich, także tutaj czyli się czyli jeżeli będę martwić. Potrzebowała od pani referencji, to nie będzie problemu. Nie, nie ma problemu. Znaczy moi poprzedni pracodawcy już dawno nie... I jeszcze mam pytanie, bo mamy psa. Nie będzie pani przeszkadzało, że tutaj pies będzie w domu? Nie, nie przeszkadza mi. Ja się tyloma pupilami czasem zajmuję, że... A zajęłaby się pani takim słodziakiem? Żartuję, to diabeł wcielony jest. Zupełnie mi nie przeszkadza. Okej.
I jeszcze moje ostatnie pytanie. Czy dzisiaj byłaby możliwość, żebyśmy mogły zobaczyć, jak pani pracuje? Lub też nie pracuje? Ja za tą próbę mogłabym nawet zapłacić. Jaka łaskawa! Ale w sumie to i tak jest chyba pierwsza, która zaproponowała jakiś hajs za dzień próbny. Zwykle za darmo, bo ja muszę zobaczyć, jak pani pracuje. Tylko po prostu zanim bym się zdecydowała, chciałabym zobaczyć, jak to się uda. Tak, mogłabym zostać. Bo... Z chęcią! A, w ogóle znowu jesteśmy w mojej sypialni. Jak wam się podoba? Troszeczkę oświetlenie zmieniłem. Też dźwięk powinien być już troszeczkę lepszy. Robię to, moi kochani, wszystko dla was. Także docencie! Bo my z przyjaciółką chciałbyśmy wyjść na zakupy i zostałaby pani sama. Oj, to nie jest dobry pomysł. Magda i Agnieszka nie wybierają się jednak na zakupy. Przyjaciółki będą obserwować za pomocą ukrytych kamer, jak pani Monika radzi sobie z powierzonymi obowiązkami. A więc zobaczmy, co nas czeka. Śpiewaczka. Weź ty się, blondyna, odczep, ona dopiero zaczęła. 5 sekund nie minęło, a ta się już przypierdziela. Szybciusieńko pozmywamy. Gada do siebie. A ty nie gadasz? Nie, właśnie jak sprzątam, to też czasami gadam. Coś czuję, że w tym odcinku to blondyna jest na moim celowniku. Zawsze musi być jakaś irytująca typiara lub typ. Na razie wydaje się, że jest profesjonalna. A to książeczki. Bardzo ładnie. Ja bym panią nawet zatrudnił, gdybym miał za co. Książeczki do książeczek. Bardzo dobrze. Tak. Przy okazji się pobawię świnką. Hipopotamkiem. No, to mamy sprzątaczkę, można wyłączać. Żartowałem, nigdy nie jest tak kolorowo. O, super. Chyba będzie przecierać butelki. No i cyk drineczek. Zaczyna się standardowo. Kurczę, strasznie zakurzone. Ja wycieram butelki, gdy stawiam na stole gościom. Vin real tradition. O, oui, oui. Piotrek sobie kolekcjonuje. No i widzisz, chyba się nawet zna na winach. O, japońskie, 10-letnie. Szkoda by było, jakby to ktoś wypił. Tylko tej, żeby nie stłukła, bo to 3000 za butelkę. Jak już wącha, to już niedobrze. A. Właściwie dlaczego by nie spróbować? No nie wiem, bo to na przykład nie twoje i trochę to jest taka kradzież. Ale co ja tam wiem? No, całkiem niezły truneczek. Kradzione najlepsze. Ty. No. Ona pije tą najdroższą butelkę. To chyba jej nie zatrudnimy, co? Słuchaj, za ten alkohol to on mi zrobi awanturę, to ja jestem o tym przekonana. Teraz będę musiała herbaty doleć. Oj, te plamy to chyba nie zejdą tak szybko. Oj, tam zagadasz go, wiesz, zabajerujesz. Wiesz, że Piotrek to na pewno pamięta, ile tego było. Ja przepraszam bardzo, ja się może nie znam, ale skoro jej mąż robi awantury o takie rzeczy, to chyba ma delikatny problem z alkoholem. Tak mi się wydaje. Ale co ja tam wiem? Nie domyję tego tak szybko. Ech. Zobacz, zobacz, ona znowu bierze. Coś jest ze mnie tak. Ty, wariatka. Nie wariatka, tylko degustatorka trunków. Coś się rozłożyła i będzie pić. Nie, ja tego nie wytrzymam. Mm. Ona jest już skreślona, to jest koniec. Niektórzy to mają dobrze. No może jakbyś się wzięła do pracy, też byś miała tak dobrze. Nie, lepiej posiedzieć na kanapie. Będą z nią problemy, ja jej nie chcę, to jestem o tym przekonana. Coś nie, jeszcze nie, no posłuchaj, widzę poczekaj, po poczekaj, zobaczmy. O! Widzę zdjęcie rodzinne. Ale po co ty to ruszasz? Przestała sprzątać. No, 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 ale ciacho! Słucham? Chyba Piotr jej wpadł w oko. Kurczę, schrupałabym. Napalona normalnie. Jezu, jak ja bym miała takiego faceta. Oj, ja bym na twoim miejscu z blondyną nie zadzierał. Myślę, że ta blondyna jest tak samo nienormalna jak ona. I taką chałupę. Chyba się napije. No to na drugą nóżkę. Na dobre trunki to ich stać. Tacy to pożyją. Śmiechy śmiechami, ale ona jest niebezpieczna. Co? Z
sensie, no nie jest to do końca normalne, że ich okrada na alkohol, tak? Ale czy jest jakaś niebezpieczna? No nie wiem. Bywały znacznie gorsze przypadki. Ale dobra, coś tam porobię. Wypiła mi alkoholu za więcej niż tutaj miesiąc musiałaby pracować. Oj, już taka nie bądź. Ona jest taka jakaś nowobogacka strasznie, nie lubię jej. Rozluźni się i zobacz, zaczyna składać. Może po prostu potrzebowała jakiejś takiej rozgrzewki albo zachęty jakiejś może takiej. Ups. O, mocne. No jak tak szybko się, słuchaj, upiła, to ona musi coś jeszcze brać, nie wiem, jakieś może psychotropy. Właśnie tak wygląda, psychotropy z alkoholem. A skąd ty się na takich rzeczach znasz, co? Co się tam... Co tam, panu? Co to jest? O, pendrive, Piotrka, tak. Jakieś na pewno zdjęcia fajne, pana domu, może rozbierane? Pani już podziękujemy? A, zobaczę później, może mi się przyda. Słuchaj, nie dość, że alkoholiczka, to legomanka, to nimfomanka. I jeszcze, słuchaj, złodziejka na koniec, no. Aj, aferę robicie, to tylko jakiś pendrive. Bińsko za kilka tysięcy wychlała, o to trzeba się czepiać. Ona jest nawalona. To jest taki jej po prostu sposób na sprzątanie, wtedy może jej szybciej idzie. O, poczekaj, Piotr przyjechał, chyba mnie zamorduje. Powrót Piotra był dla nas totalnym zaskoczeniem. Z tego, co mówiła Magda, miał wrócić kilka dni później. Jakie ciasteczko! A co pani tu robi, przepraszam? A ja kim pani jest? Monika! Ta ich sprzątaczka ma taki vibe tych 40-letnich rozwódek z TikToka. Co wiecie, co? Ich nick to zwykle jest jakaś kocica, diablica... No, takie szmery, bajery. A proszę, odłożyć tą butelkę. Chyba też powinien troszkę się zrelaksować. Ja jestem zrelaksowany. Ale bardzo proszę! Ona go zje chyba. Nie, bo... Boże, jakaś dzira, nie wytrzymam. Nie, ja teraz idę już. Tak, nie, idziemy. Chodź ze mną, szybko, bo sobie mi poradzę. No ty to w ogóle jakaś taka niezaradna życiowa jesteś, mam wrażenie. Ach, ty misiu, jak ja bym się to wam zajęła. Zaraz, proszę pani, momencik. Co tu się dzieje? Piotr, co tu się dzieje? Co pani Magda, wyprawia? To nie jest tak, jak myślisz. Ale co, ja nie jestem ślepa, jest tak, chyba ja widzę. Wytłumacz mi, co ta pani robi u nas w domu. Ta pani miała sprzątać. No ale przecież to robiła właśnie, tylko on jej przeszkodził. Nie możecie mieć do niej pretensji, to jego wina. No to nie sprząta. Ja chyba panią znam. Pani wypiła nam alkohol, pani jest pijana. Ja? To nie ja? A niby kto? Jak nie pani? Jak nie pani? Przecież ja mam to na filmie. Proszę stąd wyjść. Proszę, wariatko. Jak to? Nagrywaliście mnie przez ten cały czas? Wcale nie zauważyłam tej kamery, która była tam na suficie. Nie no, ale tak serio to trzeba być ślepym, żeby tych kamer nie zauważyć. No, całkiem niezły truneczek. Niech pani spojrzy! Zacznij się, a nie posłuchaj. Ja się proszę stąd wyjść, proszę naprawdę stąd wyjść. A momencik, a nie zapomniała pani czegoś? Całusa na przykład. A tak. Mój numer telefonu. Co za laska. Nie wytrzymam. Jaki numer telefonu? Chyba pendrive'a ma pani naszego. Jakiego pendrive'a? A, chciała naszego pendrive'a. Wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie dzieciaki. A ma. Wypadł ci z kurtki. To jest mój pendrive. Proszę go oddać. Stop, to jest mój pendrive. Dobra, zamknij się, przecież wiemy. Dobrze, proszę wyprowadź panią, mój... mam tego dosyć. Zapraszam panią do wyjścia. Słuchaj, on się tak rzucił na tego pendrive'a. To coś tu musi być. Twoje wykłady mnie powalają i zbierują. Kocham cię. Stop! Co tutaj się dzieje? On ją straca! On ze mną na zawsze, nie pożałujesz. Do zobaczenia. O Boże, przecież on chyba cały czas mnie zdradza. O gad, co za To jest za lafirenda? Pewnie go ktoś wyrabia. Nie, ja tego nie wytrzymam. Co wy oglądacie? Co my oglądamy? To jest mój oglądamy. Co to ma być? No, taki filmik przyłapany. Tak. To przede wszystkim nie jest Piotr, mój pendrive. Posłuchaj, ja dostałam ten pendrive na ostatnim wykładzie. Po prostu studentka dała mi pendrive, żebym zobaczył jej nowe projekty. Sprawę, ty mnie zdradzasz. A i od razu zdradza, może nie wiem.
Nie mam argumentów, żeby go bronić. Co, mam tego dosyć? Przestań sobie wymyślać jakieś rzeczy. Mam ciebie dość, ja po prostu wychodzę. Co to jest w ogóle? W ogóle wychodzę. Co? Lepiej sobie to wszystko przemyśl. Na razie. A skupcie się może na szukaniu sprzątaczki? Magda, czy my naprawdę musimy robić tutaj taki bałagan, żeby sprawdzić te sprzątaczki? Piotrek, a co to jest? Znowu jest broń w domu? Przecież to jest zabawka. Ona się o wszystko czepia. Nie wytrzymałbym z kimś takim. To jest zabawka. Ale zabawka, nie zabawka, to nie może po domu leżeć. Przestań robić awantury o to, że zabawka jest w domu i że sobie czasami z chłopakami pobiegam po lesie i kulkami postrzelam. Ja się boję, mi to wystrzeli, mi pies ucieknie. Jezus, skończ ty, piaro. Jakiś mi ucieknie, dziecko mi się zrani, chodź. Chyba ona przyszła, idę jej otworzyć. Super! Kolejny świr do kolekcji. Dzień dobry. Joanna Korzeniowska się nazywam. Magdalena. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam serdecznie. Zaczęłam pracę jako sprzątaczka, ponieważ mój mąż był policjantem. Miałam już dość telefonów, jego nieobecności w domu. Musiałam się czymś zająć, musiałam wyjść z domu. Dobra, ale nas interesuje, jak pani sprząta, a nie pani problemy z mężem. Pani, rozumiem, już od dłuższego czasu sprząta, tak? A, proszę pani, oczywiście, że tak. Ja sprzątam od wielu lat i nikt nie ma po prostu pretensji do mnie żadnej. Czy pije pani alkohol? No uważaj, bo wam się przyzna. Broń Boże, alkohol, pierwszy wróg człowieka. Czy teraz mogłaby pani zostać u nas 2-3 godziny? Proszę, proszę, bo nie słyszałam. Czy teraz? Powtórzę, czy teraz pani mogłaby zostać? Jak się pani miewa? Anna! No wie pani, ale na jakiej zasadzie? Co to jest płatne, czy to jest... Jeżeli będzie posprzątane, jeżeli będzie w porządku, to będzie płatne. Nawet jak państwo się nie zdecydujecie, tak? Nawet jeżeli się nie zdecydujemy. Dokładnie. Dobra, stoi układ. Okej, okay, w porządku, okay. Nie ma żadnego problemu. Dogadani, dogadani, lecimy dalej. Także to by był ten salon. Tak. Tak, zabawki, wiadomo, tam gdzie zabawki dziecka. Talerze, tutaj łyżki do zmywarki. Tutaj położyłem środki czystości. Dobrze, dobrze, to już wiem. To niech pan zostawi tutaj w tym miejscu. Wszystko pani rozumie? Coś powtórzyć? Bo pani proszę? Pani taka rozkojarzona, może coś powtórzyć? Może ona jakieś duchy widzi i dlatego się tak rozgląda? Nie, wie pani, ja tak lubię się na porządku tak rozejrzeć, co tak to wygląda, bo to wie pani, takie pierwsze wrażenie niby ładnie, a może coś się okazać, że jest źle, także... Tak. Ja muszę tak troszeczkę po swojemu, jak to się mówi, prawda? No tak. Blondyna chyba nie jest przekonana. Ten samochód tam, przepraszam bardzo, to zawsze stoi tam w tym samym miejscu, tam na końcu ulicy? A po co pani ta informacja? To jest jaki samochód? Czarny taki, taki przykurzony, taki... Sąsiada. Sąsiada na pewno? Może ona jest jakimś prywatnym detektywem i jakąś sprawę prowadzi? Tak. A taka jakaś dziwna rejestracja, to tak jakby nie tutejsza, tak mi się wydaje, wie pan. Może kupił z zagranicy. Wiecie państwo, jak to jest? Nie wiemy, proszę nas oświecić. Są tacy, co zostawiają samochody, obserwują mieszkania i potem patrzą, że nie ma właścicieli i hyc, i po mieszkaniu. Bardziej to pani nie ufam niż temu samochodowi. Być koniec. Może, ale ten samochód długo proszę tam się stoi. Nie proszę się nie przejmować. Ja sobie jeszcze poradzę. Dobrze. Proszę się nie denerwować, w takim razie. Dobrze. To życzymy jej zabawy. Dobrze, wszystkiego dobrego. Do widzenia. Ona jakaś taka ogólnie świrnięta jest. Już tak na pierwszy rzut oka. Całkiem sympatycznie. Myślałam, że będzie gorzej, bo teraz z młodymi to nie wiadomo jak, ale... Słuchaj, Piotrek, może ona jest najgłośno mówiącą. Może dzwoni do kogoś. No trochę bałaganu jest, bałaganu. No bałaganu to jest... A czego ty się spodziewałaś, Kubie? No raczej, że bałagan. Oj, ale większy widziałam. No. Następna narzeka. Pilot. Ale po to tu przyszłaś. Jesteś sprzątaczką. Sprzątasz bałagan. Masakra, wszystko trzeba tłumaczyć. Wszystko razem, butelki. To ona tam z kimś jest? Ale Rał, tak się dorobić teraz, mało to nie kosztowało. Ale ogólnie wam powiem, że ja też sobie lubię tak poglądać czyjś dom, czyjeś mieszkanie i tak zawsze, i tak w sumie zawsze mnie zastanawia, kto ile na co wydał. Dlatego spełniam się jako architekt w Simsach. Gada do siebie cały czas na żywo, to ona musi być męcząca, co? No maksa. Taką żonę jakbyś miał? Wcale lepszej nie ma. A ten mąż to tak jakiś zimny, jakiś taki nadmuchany, jakiś taki... Jak plastikowy, jak taki Ken wygląda, nie wiadomo co. Co? Czy ty to słyszysz? Że sztuczny. No bo oferma jest, skoro ci nawet w sprzątaniu nie pomaga.
Co prawda nie powinniśmy byli tego słyszeć, ale słyszeliśmy. A co tu... Ale podgląda sąsiadów. Co się gapi, że... No, zaglądają. Ta jedna baba na osiedlu. A potem będzie, że to my podglądamy zza firanki. Co taki ciekawy tam zagląda? Badaj. Dziwna jest. Nie no, w Polsce to jest całkowicie normalne. A swoją drogą, co ja się tak zastanawiam zaraz, bo... Mówili o dole, a nic nie powiedzieli, co z górą. Wścibska jest. Może coś ukrywają, może by się tam udać. Po prostu tam nie ma co sprzątać? Co tu się dzieje? O, piękne schody, cudnie, no brawo, drewniane. Tutaj tak. Nie wiem, ale martwi mnie już, że się kręci po pokojach, miała zamiatać na dole. O, matko. Narnia. A co to jest? A co jest? Co to za przebieralnie? Peruki? To jest zawsze reakcja osób, które pierwszy raz przychodzą do mnie. Bo u mnie zawsze się jakaś peruga ruda wala, jakiś szlafrok, te wszystkie przebrania na TikToka. I to tak na pierwszy rzut oka może wyglądać troszkę dziwnie. Piotrek, to jest wariat. Ale dlaczego ona w ogóle tam weszła? Przebierają się? Na co im to wszystko? Kurtka? Peruki? Nikt mnie nie pozna, że oni się przebierają, że są jacyś terroryści. To jest psychicznie chora, babka. Szpiedzy? Przecież to nie może być inaczej. Po co im było tyle tego wszystkiego? Pani ewidentnie ma jakieś schizy. Boże, tu cały sprzęt jest tego wszystkiego. Boże, bo się nie z***a. Halo? Halo, halo, halo? Nie wierzę. Jezus Maria, nie wierzę. Jaka wariatka. Co to? Mówiłaś, że wariatka. AK-47, przecież to jest broń? Terrorystów! O Jezu. Islamiści, terroryści, matko, napadają na mój kraj, ja oszaleję! Boże, tego jeszcze nie było. Jezus Maria, co tu się dzieje? Boże, Boże, Boże drogi, co tu się dzieje? Matko! Matko, matko, matko! Gdzie ona biegnie? Psychiczna. Ja się martwię, że ona zadzwoni gdzieś. A co? Masz coś na sumieniu? Boże, odbieraj, proszę cię, odbieraj, bo ja tu się dzieją straszne rzeczy, odbieraj! Gdzie ona dzwoni? Nie wiem, na policję może. Halo, halo, no halo. Po co do mnie dzwonisz? Halo. Co tak dyszysz? No jest psychiczna jakaś. Co tu się dzieje? Tu jest broń! Tu jest, się, co tu ty są kasznikowy! Ciekawe, do kogo ona w ogóle zadzwoniła. Jezu, biedna się aż zapowietrzyła. Są urządzenia nadajnikowe, tu wszystko widziałam. Ja od razu widziałam. Ja widziałam, ja byłam przekonana, jestem, nie mam czasu. Oni nie dlatego. To maniacy mają takie, wiesz... Co ty wyprawiasz? Ja nic nie wyprawiam. Byś przyszedł, zobaczył, to byś nie uwierz. To trze... To trzeba... Spokojnie. Zaraz. Matko! Halo? Boska, jesteś tam? Halo? O, znalazła chyba naszą to, bo się tak czai. Znalazła, no. Co tam? Wow! W końcu któraś zauważyła ukrytą kamerę. Co się dzieje? Halo? O Jezu! Co ty tam wyprawiasz? Boże! Halo? O nie. Ja wiedziałam, że się nic tak... No ja się jej boję. Nie robi nic tak niczego. Ja nie wiem, czy ona tu po pierwsze sama nie zwariuje, a po drugie nie zdemoluje nam domu, wiesz, w tym amoku. Gnoje! Banda s***ów! Czekają na mnie, na moje życie! Ja wiedziałam, nikt mi nie wierzy! Wariatka, nie wariatka! Wariatka! I dziękuję za pokazanie pani uzębienia, ale może sobie już pani iść. Nie, jestem w szoku. Posłuchaj, trochę ja też. Trzeba będzie dzwonić po karetkę, bo ja nie wiem, my jej sami nie wyprowadzimy. Ona tutaj w jakiś szał zaraz wpadnie. Znaczy już wpadła, ale może być jeszcze gorzej zawsze. Tu jeszcze musi coś być, bo to nie może tak być. Zobacz, co się dzieje. Jest źle. Jest! Kolejna! Dobra, Piotrek, chodź, idziemy. Jezus Maria! Ja tam biegnę. Nie no, to poczekaj, czy się biegnę z tobą, Piotrek. Tylko szybko. Myślicie, że dostanie tą pracę? Kamery? Wszystko mnie nagrywa? Co pani robi do jasnej cholery? Co robię? Pat. Ja to robię, co wy robicie? Boże, Matko jedyna, uciekajcie! Ale się odpaliła typiara. Tak, moi drodzy, widzę każdą matematyczkę. Ja dzwonię na policję! Terroryści,
dwa. Ja pan zdradzę, pośmiech na mnie też! No i pani została wyniesiona. Ty złodzieju! Co wyjdź? Pobija mnie! Chamy i szlamskie te woleści! Torbę złodzieju! Dajcie torbę jeszcze! Proszę stąd wyjść, do widzenia pani! Na policję! Do widzenia! Zadzwonimy do pani. Wszystko podsłuchiwanie na mnie, mnie, starszą kobietę. Mój kraj jest w niebezpieczeństwie. Terroryści, genderyści, islamiści. Wszyscy razem. Zwariować idzie. Ja muszę ten kraj bronić, po prostu bronić mojego kraju. Wow, co za emocje. Ale jeszcze czeka nas w tym odcinku ostatnia pani, która nawiasem mówiąc wcale nie jest lepsza. Dzień dobry. A, dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam panią. Dzień dobry. Swoją pracę wykonuję na najwyższym poziomie już od 15 lat. Sprzątałam u ministrów, u doktorów, profesorów, więc nie podejrzewam, żebym nie otrzymała tym razem tej pracy. Pewna siebie, to się ceni. Przede wszystkim, czy pani pije alkohol? Absolutnie, wręcz mam alergię. A, to dobrze, bo gdyby coś, to wie pani, mąż sobie tutaj zaznacza flamastrem, więc ostrzegam, żeby nie było. Pani mąż ma zdecydowanie problem. Może nawet nie wiem, od czego zacząć. Alkohol. Oj. O nie. Nie dotykaj. Jednak. Faktycznie pozaznaczał. Sknerus jakiś. Nie sknerus. Bez przesady. Ale po co mu tego tyle? Bo lubi? Powiesz, że alkoholikiem jesteś. Pewnie jakiś alkoholik, nauk jeden. Znaczy, skoro zaznacza i robi awanturę o to, no to tak, myślę, że ma problem. Wszyscy ci artyści to pijaki. Faktycznie. No, już mnie zaczyna troszeczkę denerwować. Po co to takie meble? Wszystko się brudzi, wszystko widać, gdzie co, kto, jak i w ogóle. Jakie te sprzątaczki są marudne. Ale w sumie co im się dziwić? Muszą po kimś syf sprzątać, no to sobie tak odreagowują. Co za meble w ogóle, Jezu. Ciekawe jak u siebie mają. Już to rzucę. Ona ma tylko dół wysprzątać, czy górę też? Dół, dół. Położymy to na razie tutaj, później się tym zajmę. Kuchnia, salon? Tak, standardowo. Krzesło, jakiś stół, no, no i co, no białe i widać co na tym żrą, tak? No, samą prawdę mówi. Ciekawe, czy kwiatki podlewa, a skąd? Co na mi tam gmera? Potem to zrobię. To będą problemy, znowu już następne. Nie nastawię się regal. Ciekawe, czy dzieciom jeść daje, skoro kwiatkom nie da wody. Nie, na pewno je głodzi. Jak nie da wody? O, coś nawet czytają. No troszkę. Inteligentnie widać. Raczej. A to co to? Matko Boska, Harry Potter? Nie! Tylko nie to! No, Harry Potter, no. Historia masonerii? Boże, jedyny przecież to... Co oni tu jeszcze mają? Szatańska księga! Oho. Historia okultyzmu? O nie. Ezoteryka na co dzień? Powoli zaczyna mi się nie podobać ta kobieta. Jak można to trzymać w domu? No można to trzymać w domu. Przecież to są zakazane książki, na litość boską. Boga w tym domu nie ma. Czy oni tutaj jakieś czary uprawiają? Pani widzę nadaje na podobnych falach co ta poprzednia. Jakie zakazane książki? O matko i córko, przecież to czysta pornografia. A co ona tego nie widziała jak przyszła, tylko teraz nagle? Przecież tu dzieci są. Następna wariatka. Ej, no co ona robi? Ej, żeby ona tego nie połamała. Bożysz jedyny. Kobieto, ile to kosztowało? Zostaw to. Na razie to tu położę, potem to spalę. O, może chałupę im sfajczy. Ona zniszczy ten obraz, Magda. No. Aż się boję pomyśleć, co trzymają na górze. Ta akcja z książkami, te teksty o okultyzmie, szatanie, diable i to ma być moja sprzątaczka? Jak se wybrałaś, tak se masz. Jak można? Jak można? Po co poszła na górę? Szukać znaków. O, wiem, poróbmy jeszcze jakieś egzorcyzmy. Okej. Teraz następna będzie zglądać. Aż się boję zobaczyć, co tu będzie. Weszła do małej, do pokoju. Aniołki. Jakie słodkie. No co aniołki? Jednak jeszcze zostały w nich jakieś porządne odruchy. Odklejona. Słuchaj, ona jest jakaś tam... Tu okultyzm, tu aniołki. Oj, święty obrazek. Ona jest chyba coś nawiedzona. Wydaje, no, zobacz. To to... O mój Boże! Co znowu? Co znowu? O Boże, ty mój... Przecież... I co ona chce od tych lalek? Co ona tam robi? Przecież to jest zakazane! W tym siedzi diabeł! Ale ogólnie wam powiem, że tacy ludzie faktycznie istnieją. Spotkałem kiedyś kogoś takiego. O jakimś piekle mi gadał, o jakichś symbolach dziwnych. Odklejeni są tacy ludzie.
To są zwykłe lalki, Master Hyde, kobieto. Jak oni to mogą przy dziecku trzymać? Co oni jeszcze tu mogą mieć? Co ona robi? Daj Boże, nie śpi z tym diabelstwem? A odłóż ten Monster High! Po łóżkach nam nawet grzebie. To trzeba wyrzucić, to trzeba zniszczyć. Po. O, jeszcze im dom opluła. Co ona robi, wyrzucić te lalki? Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Boże mój, pomóż, co ja mam zrobić? Zadzwoni po koleżanki z ona koła. Ona chce wziąć te książki, te lalki, co ona robi? Z koła różańcowego i sobie wymyślą. To trzeba zniszczyć, trzeba ich uratować. Albo to zabierze do domu, albo to zachowa. Trzeba to wszystko spalić! Oczyścić ten dom z diabła! Czy coś tam. Lalki jak lalki. Co ona myślała, że to są jakieś lalki voodoo? Po co poszła na ten taras? Willa będzie rozpalała? Nie wiem, ale to już mi się nie podoba. Przypomina mi to wczoraj. Piotrek. Ja coś podejrzewam. Ale w jakim ona stresie cała jest? Ej, no ona chce to spalić. No Magda, czego ty nie rozumiesz? Zobacz. Ej, Magda, chodź. Dobra, bierz kraśnicę i lecimy. Ale szybciej, Piotrek! Ta blondyna jest wybitnie irytująca. Niby tutaj zestresowana, bo dom się jej pali, ale znajdzie jeszcze czas, żeby go opierniczyć. Chodź. Co pani robi do jasnej cholery? Zaraz pani nam dom spali! To jest zło! Boże jedyny, dosłownie. Ona przecież chciała im tylko pomóc. Nie możesz! Nie wiecie, co robicie! Ratunkę swoje dziecko! Piotrek, weź ją stąd! Proszę się stąd wynosić! Proszę się stąd wynosić! Natychmiast! Prawda, daj tą ręczkę tej kobiety! Wynoś się stąd! Nie rozumiecie! Wy jest szata! Muszę ratować właśnie wasze dziecko! Nocha! Wynoś się stąd, stara demoto! Zabieraj te rzeczy i życie tu więcej nie widział! Ona po prostu chciała ich chronić. Przed złem. To dziecko trzeba ratować! To jest po prostu zalążek tego całego szatana! Nie mogę tam zostać, jeżeli oni nie pozwolą mi sobie pomóc! Nie zostanę w tym ośrodku zła! No i tym mocnym akcentem dobiegliśmy do końca tego odcinka. No. Także napiszcie koniecznie w komentarzu, jak wam się podobało. Zapraszam was też serdecznie na mojego Instagrama. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!